Ej, no tego mogłeś już akurat nie robić, bo właśnie wróciłem i zacząłem nagrywać kolejny odcinek. Bez obrazy, to miałem klapkę zabić. Kurde, czyli teraz już faktycznie, autentycznie nie wiem, czy mi działa tam blokada na headsetie od Microsoftu, czy nie, bo miałem jeszcze, mówiąc to, miałem czerwone jeszcze, coś wiesz, włączony na wyłącznik na wyłączony, a nie włączony. Więc kurde, okej, okay, to teraz muszę mieć na uwadze to, że w przyszłości może przypadkiem ludzie będą mnie słyszeć, albo nie będę chciał, żeby mnie słyszeli. Kurde, możesz przestać zabijać mnie bezkarnie snajperką, kiedy ja się tutaj skupiam na czym innym zupełnie. Snajperką zabiłem się tylko dwa razy. A tak, poza tym to czym? Po. Okej, okay, dobra. Krew za krew, kurde. Nie, dobra, ale co, jakąś akcję może proponuję? Masz jakąś z kreatora? Proponuję. Coś od kopytka. Proponuję iść do fryzjera. Nie, no co ty, kurczę, walić fryzurę, to jest tylko fryzura. Kto by się przejmował wyglądem zewnętrznym? Liczy się fan w odcinku, w ogóle siema wszystkim, ja jestem Piechol. Kurde, gdzie jest mój salut? Czekaj, tu. Tak jest. No, witam. Tam biegnie Kakatax. Ja też chcę. Jestem Kutax, dzień dobry. No, proszę bardzo. Jakie ładne, kulturalne dzień dobry. Masz jakąś akcję z kreatora? Fajną? Może coś od tego kopytka w końcu? Ej, czy... Ło, patrz koksów, te jak koksują na plaży. Gdzie? No tutaj. Gdzie? No nie widzisz ich? Dwóch robi brzuszki, jeden trzaska popki. A tu babka sztangę puściła teraz. Taki koks, to ja tu jestem silny. Silny kijem, kurde, nie wierzę. Ło, bo zaraz mnie dziabnie przypadkiem. O ci powiem. Ta zniewaga wymaga krwi. Tylko że ja się nie bawię w kije. Tak po prostu. No chyba, że teraz. A gdzie to? Nie przyjmę od ciebie w meczu. Pewnie, że nie. Chodzi teraz o jakąś kurczę akcję z kreatora. Masz coś fajnego, czy ja mam coś znaleźć? Kutax! Ej, do ciebie mówię. No właśnie, do ciebie. No ale widzicie 5-2. Oni kurczę, nie widzieliście wszystkich śmierci. Nawet ja ich nie widziałem, bo na chwilę musiałem odejść od konsoli. No, ale ja widzieliście. Kutax nie próżnował. No twórz. Spokojnie, masz na to jeszcze chwilkę. Niezbyt długą. No. Znikałeś dokładnie w momencie, kiedy twoje truchło upadało na ziemię. Więc no. Zaproszenie. Mówisz, mam oczekiwać takiego czegoś teraz niedługo. Ej, widzę, że nie. Bo cały czas tu jesteś. Co jest, nie zapraszasz w końcu? No, zabiłeś mnie. No ale co, przecież to się nie wyprowadza z menu chyba, nie? Chyba. Wyprowadzę. O shit. No dobra, no to teraz powiedz, kiedy już wybierzesz. Wybrałem. No, znaczy, że cię zabiłem, ale raczej cię nie zabiłem. Więc uważaj, będziesz nieśmiertelny teraz. A co właściwie wybrałeś za akcję? Tak właściwie. Fajną. Fajną, dobra. Takie coś mi starczy, tylko żeby faktycznie okazała się później fajna. Skoro aż tak bardzo nie chcesz przebierać w słowach teraz. Wyścig lądowy, special ride. Okej, okay, brzmi fajnie, faktycznie. Ej, Geralt mnie zaprosił. Fuck. A nie, to nie ten Geralt, kurde, ja od razu myślę sobie o białym wilku. Że zaprosi mnie gdzieś po lasach, żeby pobiegać, popolować sobie na zwierzynę. Gryfy i inne tego typu maszkary. Ej, special ride odbywa się tutaj na tym wyścigu, na tym torze dookoła? Piechol też dołącza. Jest, zaraz będzie. Chyba już nawet jestem. Dobra, pozwól tylko, że wyłączę radio, żeby cię było dobrze słychać. Na. Dzieci, promujemy moje akcje. Jakie dzieci? Do kogo ty mówisz? Do kogo się zwracasz w ten przykry sposób? Dzieci. Czy to jest pan... kurczę, to ładnie przetłumaczyć. Kurde. Jak się nazywa to jedzenie, które on ma w niku właśnie? No, że kot to wiadomo, ale to prześniej. Kurde. Biszkopt, dokładnie. Biszkopt, no. No. Musiałem sobie przypomnieć. No ale co, czekamy na nich, rozumiem. Bisuit?
To jest blisko? Blisko? Biscuit. Jesteś pewien? No a nie? Takie ciasteczko z biszkoptowe. Przyjąłem jakiś owoc. Biscuit to jest owoc? Pff, nie. To akurat tu mam pewność, że to na pewno nie. To jest. Dobra, ludzi jest dużo, może wygramy. No dokładnie. To znaczy nie. Tak się Zrozumiałem, że może nazywa. zagramy, bo z tym bym się zgodził na 100%, bo to jest pewne, że zagramy. Choć w sumie nie. Patrząc po ostatnich odcinkach, to nie jest aż takie pewne. Zawsze może się uruchamianie nie udać. No ale wygramy, to też chyba za dużo powiedziane. Kakataks. Chyba nie uruchomimy, Czemu bo nie? pode mną, kurde, ten co dołącza jest lagowany. Sung Xiang? Tak. A, ten dołącza. I dołączył. Albo poszedł sobie. No, odszedł, więc jedziesz z koksem. A mówię, że co jest Jestem zlagowany czy teraz. zhakowany? No teraz usłyszałem ćwierć sylaby. Zlagowany. Zlagowany. A, tej special ride, trzeba jechać. Jesteś autorem? Tak, tak wiedziałem, tak podejrzewałem. Teraz tak patrzę z prawej strony, no kurde, faktycznie. Ej, ale nie uruchamia się zbyt szybko. Jak sądzisz, problem? Problem. Kurde. No jeszcze się musi tylko na złoto zamienić. To kółeczko i już będziemy w kompletnej czarnej dziupli, powiedzmy, żeby nie użyć słowa dupa w odcinku. Dobra, to spokojne czekanie. I tak serio, wykaż się teraz cierpliwością, bo jest pełen skład. Praktycznie można sobie zagrać. Żebyś nie wyszedł, bo jesteś hostem, przypominam. Nie mam cierpliwości. No wiem, że nie masz, dlatego to właśnie powiedziałem. Nie, ale faktycznie, bo zostało mi jeszcze może z 20 minut max. I później trzeba będzie tutaj poogarniać przed pracą wszystko. No, więc fajnie by było, aby to się już udało. Pochwal się, widzę, gdzie pracujesz. O, to jest jedna z kategorii tych informacji, którym ja się nie dzielę. Bo firma ma niestety Usługi siedzibę. matrymonialne? Co? No, usługi matrymonialne? Nie, no co ty? Ble, kurde. Inaczej, bo nie wiem, czy znasz realia rynku, co prawda ja ich nie znam, ale podejrzewam, że jeżeli facet pracuje w usługach matrymonialnych, to musi sypiać z dużą ilością brzydkich kobiet. Takich bardzo brzydkich, ewentualnie zamożnych, ładnych, które nie mają czasu po prostu na podrywy i tak dalej, ale no mimo wszystko. No choć z drugiej strony jest, kurczę, powiedzonko, nieważne, że potwór, byleby miał otwór, nie? No. Nie wiem, z którego obozu ty jesteś akurat, ale ja ci powiem, że no nie, ja jestem bardziej bardzo wybredny, bym powiedział. Tak właściwie, no. Nie, no dobra, to jest zbyt osobiste tematy jak na gaduchę, kurczę, w otwartym lobby. Nie sądzisz? Nie. Nie, aha, a niech wiedzą. Kurczę, nie, co ty. Jest taka pewna sfera twojej psychiki, która zwie się prywatność, kurczę, i chciałbyś, żeby taka pozostała właśnie. O, jest pomarańczowe kółko. No, Było no to już jest dobre. od jakiejś chwili. I szczerze, to nie jest dobry znak. Niestety. Raczej z tego nic nie wyjdzie. To co, jak się ratować? Wyjściem z gry i ponownym wejściem? Czy co? Ewentualnie dołączyć do kogoś innego. No, tylko do kogo? Nie ma do kogo chyba autentycznie, choć nie, w sumie spójrz, mam trzech znajomych aktualnie. Renton, ten, łoś, taś. No mam ciebie, do ciebie nie dołączę. Ale mogę cię zaprosić. Ej, faktycznie. Zgadzam się troszeczkę z tym napisem, który masz w opisie swoim. Hashtag noob, nie no skill. Nie, no żartuję. A w ogóle co ja mam tam wpisane? Nawet nie wiem. Jakiś lone wolf pewnie, albo coś dziwnego. Coś z Halo. Nie, ale faktycznie to się nie uruchomi, więc... co robimy? Czekaj, czekaj. I tak w sumie chcę ci pogratulować świetnej oceny twojego własnego autorskiego wyścigu. 100%. A mój deadline ma 92% i ma 50 łapek chyba. No to też dobrze, też spoko. To kurczę, coś niestety się dzisiaj Zagrania w dzieje, moje nie? Że nie można włączyć... akcje. W 2 dni osiągnąłem 150 zagrań. O kurde. No to widzisz, no to Tak było. inaczej, z chęcią pomogę rozpromować twoje akcje grając po prostu w nie.
Jeżeli są fajne, faktycznie. Nie, ale dobra, to co, w tym wypadku Jeżeli... to ja wychodzę z tej gry. Do głównego menu wracam i ten. Albo wiesz co, nie, dobra, i wrócę, ale jakby co, czekam na zaproszenie. No dobra, no to wchodzimy z powrotem do online'u. Aby tym razem udało się coś zagrać, bo serio, kurde. To się robi naprawdę upierdliwe. Ja bym miał wycinać te wszystkie akcje, kiedy jesteśmy w loading screenach, to kurczę, naprawdę odcinki miały po 10, kurczę, może 11 minut, max. Cholera, no nie podoba mi się to, naprawdę. Odcinek 20-minutowy to powinno być od początku do końca 20 minut czystej, niczym nieskrępowanej, dobrej zabawy. I nie tylko dla gościa, który trzyma pada, czyli dla mnie, ale także dla was, dla widzów. Kurde. Ach. Ale trzymam kciuki, że tym razem się udało wszystko. Ej. Udało się. Pa. Dobra, jesteśmy znowu w online. Teraz pytanie, czy jest ktoś znajomy? Nie. Niedobrze. Trzeba kogo taksa znaleźć. Ej, człowieku, jesteś tutaj i cię nie widzę? Co jest grane? No po co tak? Po co tak znowu, kurde? Nie, serio, musimy zwalczyć to twoje przyzwyczajenie zabijania piechola na dzień dobry. No, tak, kurde, my mieliśmy coś zagrać, a nie do siebie strzelać. A w ogóle w sumie mogę zabrać twój motorek. Za karę! Bo gdzie masz headset, nie słychać cię w ogóle. No i powodzenia w szukaniu, nie? Nie wiem, żartuję, tutaj jest. No czekam, czekam, siadaj. No, nie w ten sposób, kurde. Ej, ale tak są świetny. No dobra, powiedzmy, że wsiądę. Tylko nie wiem, gdzie chcesz mnie wywieźć. Serio. Bo ja nie wiem, skąd ta cisza. Przed chwilą było dobrze. Jakbyś w sumie nie podnosił motocykla na jedno koło, to bym się ucieszył, bo trochę się boję, że spadnę. A moje plecy najpierw uderzają, a asfalt nie twoje. O kurde. Czyli powiadasz, nie robimy żadnych akcji. Z tego wniosek. A ja tu mam takie zaproszenie jedno do jakiejś akcji. A w sumie. Ło! Wyszedł i poleciał. Nie wierzę, patrzcie gość, patrzcie to. On wyszedł z gry. Wyszedł z gry, a tam biegnie, szuka kurde ratunku. Ej nie, dobra, no to ukróćmy jego cierpienia. I aby zaraz sam pewnie zniknął. Ghost kurde rider. Ale dobra, no liście go już nie ma. No widz kilku polsko brzmiących jegomościów tutaj na serwerze. Nie, trzeba poczekać. Albo jeszcze lepiej, po prostu, no bo to zawsze działa, kurde. Ja stworzę akcję. Wybiorę z zatwierdzonych jakiś szybki wyścig, może na przykład. Wężową trasę? Nie. Rodeo awanturnika za niską ma ocenę. Strumieniowanie. W sumie? Dobra, weźmy. Zaproszę Kaka Taxa, zobaczymy, czy zaakceptuje. No, ale też wszystkich innych z bieżącej sesji itd. itp. Bo serio, chciałbym już po prostu zagrać. Bo zegarek robi tik-tak, tik-tak, co prawda nie ten mój na ręce, bo jest elektroniczny. Więc wskazówek tam nie ma co tykać, ale... O, może tak? Nie. Normalny, z punktu do punktu wyłączmy radio. Nie będziemy słyszeć towarzyszy. Wszystko się zgadza. No. To zapraszamy wszystkich, jak leci. Plus jeszcze znajomych. Grający w GTA. Słabo. Czemu w ekipy? Słabo. Dopasowane umiejętności też słabo. Kurde. Nie, serio, muszę wyłączyć mikrofon. Nie chcę, żeby oni słyszeli, jak ja sam do siebie gadam, bo to jest trochę dziwne. Jak ktoś nie zna realiów.
No i co? I dalej mnie słychać? Nie. Ej, dobra, głośniczek się uspokoił. Jest dobrze. Nie, ale serio, znajomi z listy. Nie, a widzicie, znowu się włączył. Kurde. Trzeba kupić nowy mikrofon. Dobra, zaproszę je w drodze. A kaka taksa, jak nie było, tak nie ma. Ha. Nie chciałbym być zmuszony zagrać tego sam, bo będąc zmuszonym nawet nie dam rady, bo się nie da. Po prostu. Kurde. No come on. Czemu takie wielkie kłody pod moje nogi zostają rzucane? Teraz odcinek w odcinek. Co prawda przerwy między odcinkami to jest może 5-10 minut, więc po prostu może to jest taki dzień cały. No ale wy, dla was to są kurczę odcinki oddalone od siebie minimum o jeden dzień. Postaram się nie rzucać dwóch tych samych tych gatunkowo materiałów pod rząd. Czyli GTA Online, jakiś dzień przerwy, przerwa na inny materiał. No a później znowu GTA i tak dalej, i tak dalej. Kurde. Nicht. Kut. No co, no czekam. I będę czekał nadal. Może się uda. No ale nawet najlepsza cierpliwość ma, kochani, swoje granice. No nie, no nie idzie, kurde. Wychodzimy stąd. Rockstar, co się dzieje? Domagam się wyjaśnień. Nie tylko ja, ale też widzowie. Może nie wszystkich, 800 paru. No ale pewna część oglądająca tą serię pewnie by chciała wiedzieć, czemu to się kurde nie udaje ostatnio. No ale cóż począć? Co zrobić? No nie no, kurde, chyba że faktycznie wezmę jakieś zaproszenie, które już dostałem. No nie no. Ale no nie od Rona, nie od Geralda, nie od tej ekipy, to jest ekipa Leszcz. Od nich się nie bierze, tylko od Martina, ewentualnie jakiegoś dachowca czasami, przypadkiem. Fuck! Stój. Aż szkoda, że ja byłem twoim progiem zwalniającym doszczętnie, ale... I tak gdzieś mi się to uda sprzedać, mam nadzieję, że z zyskiem. Że moja utrata zdrowia była mniej warta od tego samochodu. Oczywiście w takim stanie, postaram się go nie rozbić. No dobra, tu będę musiał delikatnie. Kurde, miało być delikatnie. Miało być tu. Tu. Tak po prostu, na dobry pas przejść. No dobra, no to jedziemy do Los Santos Customs z tym czymś. Zobaczmy, w jakim stanie tam dojedzie. No, naraz sam koniec, takie co. Przecież Los Santos Customs jest już tutaj, za rogiem praktycznie. Po co był ten Calfast? No dobra, jesteśmy przy Los Santos Customs, jak widać auto nie jest, kurczę, w najlepszym stanie, no ale... Bilon, to się liczy. A coś mi się wydaje, że jak tak Rockstar będzie pogrywał sobie dzisiaj, to nie zagramy nic innego niestety. No Kakatax gdzieś zniknął, przepadł. Dobra, to jest za 2300, no kurde. Ale w sumie uszczerbek mój na zerowy też nie był jakiś ogromny. Po prostu jedna gleba, ewentualnie pogruchotane kości. Nie, dobra, jeszcze może zdążę wpłacić. Nie, tak naprawdę nie wiem, co w tym wypadku z tego odcinka wyjdzie. Tak koniec końców. To będzie odcinek, kurde, który dobrze się ogląda, mimo tych problemów technicznych, tak je nazwijmy. Ale technicznych, których niestety ja nie mogę przezwyciężyć sam. No, musiał Rockstar ten pomaczać paluchy i to pomoczyć je, kurczę, gęsto. Naprawdę. Nie same koniuszki palców. O, shit. Wow, 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 no kurde, co jest z tymi ludźmi teraz? A może faktycznie jakiś granat, skoro tyle ciężarówek? No pięknie. Oczywiście eksplozji nie widziałem. Nie oświadczyły tego moje oczy, ale za to jest ciężaróweczka. Dosyć ciężka. Boże, na ten wrak. Dobra. Jedziemy dalej kawałeczek, zobaczymy. Jest Kakatax już? Rzućmy okiem do tego menu. Powinna być trójka, tak? Jest trójka. To się zgadza. Teraz pytanie, czy jest tutaj? Tu jest Chief, jest Krzychu, jest Grant. Nie, Kakataxa nie ma. Widocznie pilnie musiał skończyć. A tak samo pilnie będę zaraz musiał skończyć ja. No to może wiecie, co zróbmy jeszcze. Myk, kurczę, znany z niektórych filmów. Pyk, pyk i wsiadamy z powrotem. A jeżeli mnie zdążyli zabić przypadkiem, więc jedźmy prosto na nich. Taran, kurde! Pięknie. I teraz, o, tutaj on mi zajeżdża drogę?
uprzejmy obywatel, wiedział, że jego fura ma taką samą mniej więcej masę jak moja i tylko tym czymś da się ją zatrzymać i postanowi poświęcić być może swoje życie? Kurde. Szczerze, poświęcenie warte docenienia, ale nie udało się. Zupełnie. O kurde, dobra, mogę nie wierzyć w ich kurczę linię wzroku przynajmniej. Ale ja pamiętam cały czas o tych bombach, które mam. Więc jakby co będzie można z nimi zagrać, kurczę, w ten sposób na przykład. Czyli zablokować przejazd. Poczekać aż podjadą. Chociaż troszeczkę, no. I urządzić tutaj delikatny mayhem. Boże, dobra, nie ma mojego murku, który sobie sam zrobiłem. Ale okej, ale tu powinien jeszcze z życiem jakoś ujść, może przypadkiem? Tak jest. Dokładnie, i powodzenia policjanci w szukaniu mnie teraz. Choć w sumie widzą mnie w dalszym ciągu, cholera. Dobra, dajcie jakiś samochód. To jest fajny wysok, z którym będę mógł się poratować, zanim oni do mnie zjadą. Kurde, no za to auto bym dostał więcej. I właśnie, już to jest okej. Całkiem niedawno. Teraz też będzie nieudany, mimo to, że idealnie spadnę, no pewnie, że tak. Nie wiem, tutaj musi się udać, żeby ten zeskok był udany. Kurde. Dobra. Schowam się pod mostem. Oczywiście helikopter. No tutaj nie powinien wlatywać. No w zamyśle, kurczę, domyślnym oczywiście. Ale jak mu się coś uroi w głowie, że jest na tyle dobrym pilotem, że może, to wleci tam. Pewnie, że tak. Ej, tu się... cholera. Nie zmieszczę. Shit. Trzeba uciekać pieszo. Nie lubię uciekać pieszo, kiedy oni mają helikoptery i samochody, ale... No kurde, już myślałem, że mnie wypatrzy. Chciałem powiedzieć, że ale może się uda i nie. Jednak się nie uda. Kurde, naprawdę już zaraz będę musiał kończyć odcinek, no no, cicho, cicho, a może tu? Może... No nie... ty debilu. Nie w ten sposób. Proponuję tu wskoczyć. No właśnie. Proszę bardzo, mamy dróżkę i inne samochody. Przepraszam, poprosiłbym po prostu o opuszczenie pojazdu, ale macie tendencję do niesłuchania, więc no, lepiej wyciągnąć zwłoki, jeżeli chcecie dostać to, co się chce, oczywiście. No, w normalnym życiu raczej tam by się człowiek nie zachował. Po pierwsze, skąd kałach? Nie, nie, żartuję, to nie po pierwsze, to na pewno nie. Po prostu sumienie, moralność, kurde, mózg. To zabrania praktycznie i kompletnie przeciwdziała takim właśnie zachowaniom. No i defekt mózgu ewentualny sprawia, że takie coś można by było w ogóle rozważać. No i dlatego właśnie mamy psychopatów. Ludzi chorych psychicznie, pozamykanych na szczęście. Nie w więzieniach, bo w więzieniach też by były jeszcze zagrożenie dodatkowo dla więźniów, nie? A tam naprawdę niektórzy tylko coś ukradli na przykład. Albo jakieś oszustwo podatkowe, no wiadomo, powinni ponieść karę, no ale no. Nie przebywać z jakimś świrem, który marzy w nocy, żeby im odgryźć ucho na przykład. Albo połaskotać ich po palcach od stopy. Kurde, tego nie lubię. Nie, ale serio, dobra, tutaj zawrócimy. Oni też to zrobili, ale może mi się uda... I tylko tu na górę jeszcze musiał odbić. Jeżeli pozostać niewidocznym... Być może, choć tam... Nie, co tu już jest? Kurde, menda. Musiałem praktycznie przed jego oczami przejechać. No nie dało się inaczej. Po prostu no się nie dało. Ale dobra, trzy gwiazdki, więc tak jak zalecam każdemu innemu... Kurde! Myślałem, że tam już nie ma barierki. Tak jak zalecam każdemu innemu, z kim jeżdżę, no lepiej uciekać na przełaj gdzieś. Oni domyślnie podstawowym ich, kurczę, zamysłem umysłowym, nie... Zamysłem umysłowym. Bartek, kurczę, masło maślane jak cholera. No, ich zamysłem podstawowym nie jest to, żeby cisnąć właśnie tak pod górkę. Oni chcą sobie pojechać kulturalnie po jezdni, wypatrzyć. Jeżeli wypatrzy, to fajnie. A jeżeli nie wypatrzy, to spoko, jedziemy na pączka. Czy coś. Więc kurde, tutaj naprawdę tutaj ci łatwiej ich zgubić, po prostu łatwiej. O, dobra, no i chyba się uda. Autentycznie się uda, dokładnie. Wejdę ci do wanny, opuszcza grę. I bardzo dobrze! Nie lubię towarzystwa w wannie. Znaczy, ha, nieproszonego towarzystwa należy zaznaczyć w tym miejscu. A jestem w tym miejscu, należy zrobić coś jeszcze. Kochani, niestety pożegnać się. Serio, muszę w tym miejscu skończyć materiał. Ale... Jeszcze mogę zrobić jedno. Sturlać to auto bezwładnie z górki i delektować oczy eksplozją. Jeżeli dobrze wykadruję, to będziecie delektować się również wy. Albo w sumie, jeżeli nawet nie wykadruję dobrze, to nawet ja się nie będę cieszył. Dobra, uwaga, delikatna prędkość. Tylko delikatna. Zip.
No, jeżeli to gdzieś zajedzie. Nie! Trzeba będzie się na troszeczkę piechol bardziej rozpędzić, nie sądzisz? No tylko, żebym wyskoczył dobrze. Dobra, to moje starczy. Znaczy znowu nie. No, ej, no ale wstawaj szybko, bo się nie, naprawdę nie podelektuję tą eksplozją. No pff. No to jeszcze nie zjechało nawet, no. Kurde, już kończy mi się zdrowie i następny taki wyskok, to już będzie niestety śmierć. Pewnie. No chyba, że tu. Przed wyskokiem. No, ale przeżyj to. Aki, dobra. Bum pod drzewem, zniszczona przyroda. No to wam musi wystarczyć. Ach. Dobra, trzymajcie się kochani. Pozdro. Cześć, hej.